Ewangelia pokazuje przeszkodę, z którą na pewno przyjdzie mi się zmierzyć na mojej drodze wielkopostnej. Jezus udał się na pustynię i był tam kuszony przez diabła. Szatan na różne sposoby chciał go skłonić do zmiany jego misji, życiowej drogi, czy też do sprzeciwienia się Bogu. Rzeczywistość kuszenia to nie tylko jakieś historie z zamierzchłych czasów. Ja też napotykam w swoim życiu wiele pokus. Zły duch, szatan, jest moim przeciwnikiem i wykorzysta moje słabości. Będzie mi podsuwał różne racje, aby mnie sprowadzić na złą drogę. Zatrzymam się na chwilę, żeby poczuć, iż pokusa czyha na mnie. Nie będę się jej bał, ale i nie mogę być naiwny, że sam sobie poradzę. Dzisiaj będę chciał zatrzymać się i poczuć dotyk Boga. Ewangelie wielokrotnie opowiadają o tym, że Jezus zbliżał się do człowieka i go dotykał. Cierpiąca na krwotok kobieta mówi sobie, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a kiedy to robi, odzyskuje zdrowie. Jezus podchodzi i dotyka mar, trumny i wskrzesza jedynego syna matki, która była wdową. Przychodzi do domu Jaira, bierze za rękę jego 12-letnią córkę i przywraca ją do życia, mówiąc: Talita kum, dziewczynko, mówię ci, wstań. Ja też potrzebuję tego dotyku Jezusa. Mam rany, które krwawią i nie dają mi żyć. Opłakuję straty ludzi czy spraw. Jest we mnie wiele obumarłych sfer. Zatrzymam się dzisiaj i poproszę Jezusa, abym poczuł Jego dotyk i usłyszał słowa: Tobie mówię, wstań. Każdy z nas potrzebuje dobrego dotyku, który jest niezbędny do życia. Małe dziecko pozbawione dotyku nie rozwija się prawidłowo, nie rozwinie ludzkich cech, które pozwolą mu na osiągnięcie dojrzałości. Bez dobrego dotyku będzie mu dużo trudniej nawiązać kontakty z innymi. Nie pozna swojej wartości, albo to poznanie będzie zaburzone. Dużo trudniej będzie mu doświadczyć, że jest chciane, kochane i przyjmowane. Potrzebujemy dobrego dotyku w relacjach z innymi, także w rodzinach, także wśród najbliższych. Dobry dotyk, przytulenie, objęcie, czułość to moje codzienne wyrażanie miłości bez słów. Zatrzymam się, by poczuć i pomyślę, jaki jest mój dotyk wobec najbliższych, zwłaszcza wobec dzieci czy nastolatków. Jak często mi się zdarza wyrazić kocham, jesteś dla mnie ważny, przez czuły i ciepły dotyk. Potrzeba dotyku to nie tylko przywilej dzieciństwa lub młodego wieku. Towarzyszy nam przez całe życie, także w starości, w podeszłym wieku. Pismo Święte zachęca nas, abyśmy pamiętali o rodzicach. Zachęca do pamięci o starym ojcu i wspierania go, do wyrozumiałości nawet kiedy straci rozum. Ten, kto czci matkę, jakby skarby gromadził. Pamięć i wspieranie swoich starych rodziców jest coraz większym problemem społecznym w wielu krajach. Wielu nie utrzymuje z nimi kontaktu, a nawet nie wie, co się z nimi dzieje. Statystyki w tym względzie budzą grozę. Wszyscy potrzebujemy dobrego kontaktu. Cieszy telefon, rozmowa na Skype'ie, ale jeszcze lepsze odwiedziny, pomoc czy czuły gest dotyku. Zatrzymam się i zapytam w sumieniu, czy robię wystarczająco dużo wobec swoich rodziców i dziadków. Człowiek jest jednością cielesno-duchową. Ciało jest dla nas nie mniej ważne niż duch, niż nasza psychika. Dotyk jest elementem języka ciała. Muszę się nim nauczyć posługiwać. Pewne rzeczy są intuicyjne, ale prawdą jest, że w większości moje wyrażanie się ciałem jest kształtowane przez kulturę, przez obyczajowość, przez temperament osobisty i społeczny. Nasze ciało, a zatem i możliwość wyrażania się przez nie, jest darem Boga. Nie mogę go odrzucić, zanegować.
Muszę się uczyć posługiwać nim dla dobra swojego i bliskich. Podziękuję Panu, że daje mi szansę, bym mógł przez dobry dotyk, przez wrażliwość i szacunek, przez czułość okazać bliskość wobec rodziny i przyjaciół. Przeproszę za zły, raniący i niewrażliwy dotyk. Zatrzymam się, by poczuć ten wspaniały Boży dar. Bycie chrześcijaninem na co dzień to nie tyle znajomość treści wiary, dogmatów, ale działanie zgodnie z tym, co Jezus mówił. Choć prawdy wiary są ważne i należy żyć, postępować według nich, to jednak Jezus zachęca nas do czegoś więcej. Potrzeba, abym usłyszał słowa zachęty, jakie Jezus kieruje do uczonego w prawie, który mu zadaje pytanie o to, kto jest jego bliźnim. Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, a potem dodaje: idź i ty czyń podobnie. Jezus nie zachęca mnie do poprzestania na znajomości wiary. Wysyła mnie, abym czynił to, co z niej wynika. Gesty miłosierdzia są szczególną formą dotyku. Zatrzymam się, by poczuć wezwanie do działania. Poproszę Jezusa, by dał mi odwagę do przezwyciężania obojętności i dotknięcia bliźniego miłosierdziem. Wielokrotnie słyszeliśmy określenia, że Kościół jest szpitalem polowym, że działając dla drugiego trzeba nam się czasami napracować, co więcej, niejednokrotnie pochylić się i pobrudzić jego słabością czy ubóstwem. Dużo łatwiej jest składać deklaracje, niż zaryzykować samego siebie i podjąć działanie. Pokusa, żeby zatrzymać się na poziomie słów, jest bardzo duża. Dlatego tak ważne jest, by posłuchać zachęty świętego Jakuba, który przestrzega, aby nie być człowiekiem przeglądającym się w lustrze, który szybko zapomina, jak wyglądał. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, mówi apostoł. Zatrzymam się, by poczuć wagę tego wezwania. Papież Franciszek zaprasza mnie, bym wyszedł z własnej strefy komfortu, z tych często fałszywych stref mojego bezpieczeństwa i wygody. To jest wołanie braci o mój dotyk, o moją bliskość i zaangażowanie. –